Człowiek wolny ma w sobie pokój i pogodę ducha, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Z Watykanu po raz kolejny popłynęła modlitwa w intencji pokoju. Papież mówił dziś o odwadze niesienia pokoju i pomocy humanitarnej. Ojciec święty Franciszek w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański zachęcał do uczenia się od Jezusa wolności dzieci bożych. Przypomniał, że łatwo można stać się niewolnikami przyjemności, władzy, pieniędzy czy pochwał. Zauważył, że człowiek wolny ma w sobie pokój i pogodę ducha. Jezus był człowiekiem wolnym, a to jest ważne również w odniesieniu do nas, bowiem jeżeli dajemy się uzależnić od pogoni za przyjemnościami, władzą, pieniędzmi czy pochwałami, stajemy się niewolnikami tych rzeczy. Ojciec Święty zachęcał nas wszystkich do refleksji nad tym, czy jesteśmy ludźmi wolnymi i czy tę świeżą atmosferę wolności, szczerości i spontaniczności roztaczamy w środowiskach, w których żyjemy i pracujemy. Jeśli pozwalamy, aby bezinteresowna miłość Boga wypełniała i poszerzała nasze serca i jeśli pozwalamy jej rozlewać się spontanicznie i obdarowujemy nią innych całym sobą bez lęków, kalkulacji i uwarunkowań, wówczas wzrasta nasza wolność i szerzymy jej miłą woń również wokół nas, w naszych domach, w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach. Papież prosił Maryję, by pomagała nam żyć i kochać tak, jak nas uczył Jezus, w wolności dzieci bożych. Po modlitwie Anioł Pański papież apelował o budowanie pokoju. Dopodomani in Jordania. Pojutrze w Jordanii odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy zwołana przez króla Jordanii, prezydenta Egiptu i sekretarza generalnego ONZ. Dziękując im za tę ważną inicjatywę, zachęcam społeczność międzynarodową do pilnego działania wszelkimi środkami, aby przyjść z pomocą wyczerpanym wojną mieszkańcom Gazy. Pomoc humanitarna musi dotrzeć do potrzebujących i nikt nie może temu przeszkodzić. Ojciec Święty podkreślał, że budowanie pokoju wymaga większej odwagi niż prowadzenie wojen. Przypomniał o tym, upominając się o cierpiących mieszkańców Strefy Gazy, Ukrainy i Mianmy.